Dzień dobry, Agnieszka Siewiereniuk-Macierowska. Proszę Państwa, jesteśmy w lesie, no bo mamy okres już, jak widać. Zapraszamy na grzybobranie, zaczyna się grzybobranie. No i wychodzimy do lasu na grzyby, ale nie zawsze można z tego lasu bezpiecznie wrócić. Już w tej chwili policja kilka razy szukała grzybiarzy, którzy zgubili się w lesie, a ze mną jest specjalista, można powiedzieć, od tego, który powie, jak nie zgubić się w lesie, albo jak już się zgubimy, co zrobić. Pani Ewelina Szklarzewska, rzecznik prasowy Lasów Państwowych, tutaj Regionalnej Dyrekcji. Pierwsze, może zanim pójdziemy na grzyby, jak należy się do tego lasu przygotować? No bo strój to wiadomo, coś na głowę, jakieś buty porządne, tak? Nie jakieś sandałki czy szpilki, bo takie też przypadki się zdarzały. No tylko wiadomo, strój, ale co jeszcze trzeba ze sobą zabrać? Jeżeli chodzi, dzień dobry, witam Państwa, jeżeli chodzi o przygotowanie się do lasu, o strój, to rzeczywiście muszą być to dłuższe buty, odzież, która będzie zakrywała wszystkie części ciała, tak by uchronić się przed kleszczami. A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i naszą wycieczkę planowaną do lasu, to przede wszystkim telefon, naładowany telefon. Warto też ściągnąć sobie, będąc jeszcze w domu, aplikację, która pomoże nam zlokalizować się w lesie. To jest bank danych o lasach. Jest to aplikacja darmowa, która wskaże nam zarówno miejsca postoju pojazdów, jak i szczegółowe fragmenty lasu, w których się planujemy znaleźć. A może powerbank jeszcze, bo ktoś tam pójdzie, zachwyci się lasem, nawdycha się świeżego powietrza i telefon się rozładuje, to może jeszcze powerbank? Zdecydowanie, jeżeli lubimy robić zdjęcia, jak też dużo korzystamy z telefonu i planujemy taką całodniową wycieczkę, to powerbank jest dobrym pomysłem. Drugą opcją jest po prostu mapa tradycyjna, czyli papierowa. Takie również są dostępne zarówno w księgarniach, jak też w lasach państwowych. Więc mapa albo aplikacja, wyruszamy do lasu, zostawiamy w domu lokalizację, w której planujemy być i do lasu. Proszę Państwa, ja muszę dodać, że warto właśnie posługiwać się mapami. Młodzi ludzie wyszli z tej wprawy, ale się okazuje, że w takich miejscach jak lasy, to kiedy na przykład internet nie działa, bo nie ma zasięgu, albo po prostu bateria się wyczerpie, no to taka mapa faktycznie może dużo pomóc. No a teraz takie pytanie, jeżeli już się zgubimy w lesie, weszliśmy gdzieś, nie wiemy gdzie jesteśmy, a tu się ściemnia, co należy robić? No dużo ludzi panikuje, tak? Zaczyna gdzieś chodzić, biegać. Trzeba może nasłuchiwać, gdzie jest droga. To też. Jeżeli chodzi o nasłuchiwanie, to jak najbardziej. Odgłosy ludzi pracujących w lesie, odgłosy samochodów wskażą nam jakiś kierunek, ale przede wszystkim zachowujmy spokój i rozglądajmy się w lesie za punktami charakterystycznymi, czyli stosy drewna, na których są nabite numerki wskazujące dokładną lokalizację, ambony z numerami inwentarzowymi, czy też przecięcia dróg. Przy każdym takim przecięciu dróg znajduje się słupek oddziałowy z dokładnymi numerami, które, gdzie dzwoniąc do leśników, czy też na numer alarmowy 112, zdecydowanie łatwiej będzie nas tam odnaleźć. No a też są takie informacje, że trzeba obserwować drzewa, bo mech rośnie od strony północnej. Niektórzy też tak mówią, że właśnie żeby znaleźć jakiś kierunek, to trzeba obserwować, gdzie ten mech rośnie. To prawda? Nie, zdecydowanie jest to mit. Szukajmy dróg, szukajmy tych słupków oddziałowych. Na słupkach oddziałowych numery, które są najmniejsze, wokół tego słupka są 4 numery. Te, które są najmniejsze, wskażą nam północ i wschód. I to jest informacja pewna. Mech na drzewach jest zdecydowanym mitem. To jak już nie zgubiliśmy się w tym lesie, mamy grzybki. Do czego te grzybki zbierać? Bo ludzie, ja widziałam, przychodzą z reklamówkami, ale to chyba niedobrze z reklamówką iść na grzyby. Absolutnie nie zbieramy grzybów do foliowych opakowań, ponieważ nawet najlepszy i najzdrowszy grzyb włożony do foliowej torebki wytworzy substancje, które będą dla nas szkodzić, mogą być trujące. Także zdecydowanie koszyki, które są przewiewne, to jest opakowanie na grzyby odpowiednie. A wiadro? Wiaderko mniej, ale zawsze lepiej niż foliowa torebka. I jeszcze jak te grzyby należy wycinać, bo jest technika, że ktoś mówi, że trzeba ten grzyb wyrwać, ten korzonek obciąć, a niektórzy mówią, że trzeba już się schylić do tego grzybka i obciąć go po prostu no tam, gdzie on rośnie. To jak trzeba zbierać, żeby no,
te grzyby były jeszcze kiedyś. Najlepszą opcją zbierania grzybów jest zdecydowanie wykręcanie takiego owocnika, tak by nie uszkodzić tej grzybni i żeby ta grzybnia nam zaprocentowała na przyszłość i wydała kolejne grzyby. Nie polecam też tego nożyka, ponieważ wtedy zostaje biały trzon, co wskazuje miejsce dla kolejnych grzybiarzy. A, taki patent. A proszę Państwa, ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. No nie wskazujmy, wykręcajmy grzybek, wykręcajmy. I później jak przyjedziemy do domu, to co z tymi grzybami, jak należy co zrobić? Najpierw umyć, czy coś innego? Po pierwsze to oczyszczamy je w lesie, z takich pierwsze oczyszczanie. A jeżeli chodzi o tą obróbkę w domu, na pewno obróbka termiczna jest dobrym pomysłem. Dobra, a jak rozpoznać ten niedobry grzyb trujący? Czy w ogóle jest jakaś taka technika? Ja powiem, proszę Państwa, nie wiem, czy ona jest dobra, ale u mnie działa. Ja po prostu przecinam kawałek korzenia i biorę na język. Jak jest gorzki i szczypię niedobry grzyb. Nie jest to dobra technika. Obalamy ten sposób sprawdzania grzybów. Przede wszystkim pierwsza zasada. Jeżeli mamy choćby najmniejszą wątpliwość, czy jest to grzyb trujący, czy jadalny, pozostawmy go w lesie, zbierajmy tylko te, które są pewne. Jeżeli chodzi o to sprawdzanie, czy trujący, czy jadalny, to część grzybów trujących ma też słodki posmak, między innymi ten muchomor sromotnikowy, który jest bardzo groźny, śmiertelny, nie będzie miał gorzkiego posmaku. Więc tak nie sprawdzajmy, tutaj warto też obalić kolejny mit. Niektórzy wrzucają srebrną łyżeczkę do wody i w momencie, kiedy się zaczerni, wskazuje to, że grzyby są trujące. To też nie jest prawdą. Po prostu kierujmy się zdrowym rozsądkiem, doświadczeniem osób, które się na tym znają, członków rodziny czy sąsiadów. Jeżeli mamy taką wątpliwość, zawsze możemy też podejść do sanepidu i upewnić się, czy grzyby są jadalne, czy nie. Także proszę Państwa, słyszeliście, jakie są bezpieczne zasady grzybobrania, jak się ubrać, jak się poruszać, jak grzyby wykręcać, jak sprawdzać i jak nie sprawdzać. Mówię to też do siebie. Ze mną rozmawiała Ewelina Szklarzewska, rzecznik prasowy Lasów Państwowych, tutaj Regionalnej Dyrekcji w Białymstoku, no, z lasu niedaleko Białegostoku, no, w kierunku Augustowa, za Rybnikami. Agnieszka Siewiereniuk-Macierowska.